Witajcie w czwartym odcinku serii, w której wymieniamy wady nowych smartfonów. W poprzednich odcinkach wymieniliśmy wady Note 10, Mate 30 Pro i OnePlusa 7T. Dzisiaj natomiast omówimy 7 braków iPhone 11 Pro i Pro Max. Dajcie łapkę w górę, jeśli chcecie zobaczyć taki materiał o Galaxy Fold i Pixelu 4, gdy oczywiście będzie miał swoją premierę. Port USB-C znajduje się w większości smartfonów z Androidem, nawet tych tańszych. Niestety Apple wciąż wyposaża nowe iPhony w port Lightning, który jest wolniejszy i po prostu mniej uniwersalny. Nadal więc musicie zabierać ze sobą ładowarkę do iPhona. Wraz z premierą iPhone'a 7 Apple porzuciło wsparcie portu mini jack i 11 również go już nie posiada. Na dodatek od poprzedniego roku producent nie dołącza już do zestawu ze smartfonem przejściówki z Lightning do mini jack. Niektórym będzie to przeszkadzać, innym nie. iPhone'y nie mają diody powiadomień ani funkcji Always on Display. Jeśli więc chcecie sprawdzić, czy otrzymaliście jakieś powiadomienia, musicie wybudzić smartfona. Na całe szczęście można to zrobić przez dotknięcie wyświetlacza lub podniesienie urządzenia. Tak, wiem, iPhone'y nigdy nie obsługiwały kart SD, ale 64 GB pamięci wewnętrznej w urządzeniu za ponad 5000 zł to jakaś kpina. Szczególnie, że smartfony reklamowane są możliwością nagrywania 4K w 60 fps wszystkimi obiektywami. Można również mieć zastrzeżenia do 4 GB RAM, które nie dają rady zachować tyle aplikacji w tle, co smartfony z Androidem, które mają nawet 3 razy więcej RAMu. Wyświetlacz wykrywający siłę nacisku zawsze wydawał mi się dużą zaletą iPhone'ów. Niestety w tym roku funkcja ta została zastąpiona Haptic Touch, które polega po prostu na dłuższym przytrzymaniu i jest to oczywiście duży downgrade. Z drugiej jednak strony pozbycie się 3D Toucha umożliwiło wciśnięcie do smartfona większej baterii. Przed premierą iPhone 11 byliśmy pewni, że smartfon otrzyma funkcję ładowania zwrotnego, szczególnie że nowe AirPods wspierają ładowanie bezprzewodowe. Tak się jednak nie stało, podobno iPhone 11 mają odpowiedni hardware do tej funkcji, ale producent w ostatniej chwili ją zablokował. Być może włączy ją w którejś aktualizacji, być może pojawi się dopiero w kolejnym iPhone'ie. Warto tutaj również nadmienić, że iPhone 11 Pro ma zauważalnie wolniejsze ładowanie przewodowe, jak i bezprzewodowe od androidowej konkurencji. Tryb komputerowy został rozpromowany najpierw przez Microsoft, a potem przez Samsunga i Huawei'a, aby w końcu otrzymać oficjalne wsparcie Androida 10, dlatego warto wspomnieć, że iPhone'y go nie wspierają. Brak 90-hercowego odświeżania to moim zdaniem największa wada iPhone'a 11 Pro i Pro Max, tym bardziej, że wyświetlacz otrzymał wymyślną nazwę Super Retina XDR OLED. Wiele tańszych smartfonów z Androidem ma wyższe odświeżanie wyświetlacza, a tutaj najlepszym przykładem są wydane niedawno OnePlusy czy smartfony gamingowe, takie jak na przykład ROG Phone. Zanim podsumujemy ten materiał, chwila dla sponsora tego odcinka, czyli dla mnie. Bardzo będzie mi miło, jeżeli zasubskrybujecie kanał dla tej serii, której odcinki będą pojawiać się zawsze po premierze nowych smartfonów. Na kanale znajdziecie również rankingi technologiczne oraz pierwsze odcinki, czy można im ufać, oraz historii smartfonów. Podsumowując, sporo wymienionych tu rzeczy to typowe wady każdego iPhone'a i jeżeli używacie na co dzień jakiegoś iPhone'a, to jesteście do nich przyzwyczajeni. I mimo tych wad uważam, że iPhone 11 Pro to świetne urządzenie i dlatego umieściłem go wysoko w swoim rankingu. Jednak nazwa Pro byłaby bardziej zasłużona, gdyby Apple wyposażyło smartfony w port USB-C, ładowanie zwrotne czy 90-hercowe odświeżanie. Dajcie łapkę w górę, jeśli chcecie zobaczyć taki materiał o Galaxy Fold i Pixelu 4. Tymczasem ja się z wami żegnam, trzymajcie się, cześć!